Here's the plan. Yeah, we're good. All right, see you at the back door. Hey, what's up, man? How you doing, bro? I'm all right, man. It's time to smoke. Will you please leave yourself alone? Come here! Come on! Oh, fuck! Oh, you mank mongrel! Oh, sonny! You shouldn't be choking the gecko in the first place. Remember what happened to that gig in Edinburgh? That groupie loved it! That wasn't a groupie, that was a roadie! But she had great tits! Man tits! They were man tits! Hey, what happened? Hey, what the sound's that? I don't know, bruv. It all just went. You fucking shite, you RP. I can't be held responsible for dodgy gear, all right? Come on, keep it together, man. You can't fuck with his flow. Finally, I thought I'd never get through to you. What the f... What's Torino, this? Is that you? What's happening here? Torino? Listen, you gotta pull one last straight. Hold up, mate. Okay? Look, hold up, 1 second. Communists at the gate, Carl. I'm tired of this, Torino. I'm outside. Let's take a ride. Now I'm eating things. Fuck me! Oh, hey, I gotta get out of here. You got this? Hey, dog, I gotta go hit a marketing meeting. I'm gonna catch you later. Right, my name goes, sunshine. My heart. Yeah, sweet as. Come on, you having that, Macca? You having that? I'm gonna die in the eye of the storm. That's my destiny. Well, no invite to the housewarming, huh, kid? I knew you'd come anyway. Pogoda to jest zarąbista. No nie powiem. Ja tam nie wiem, ale... Powinieneś coś... How long is this gonna take? I got my own shit to worry about. Would you like to see your brother this week? Yeah, what can I do? You just gotta steal a military jet off an amphibious assault ship and use it to destroy a flotilla of spy ships. Nothing big. Oh man, you shit. Would I shit you, Carl? There's a boat. All the gear you'll need is on board. I'll keep you briefed as you go. I ain't coming back from this one, am I? Yes, you are. Don't be ridiculous. Here, take this earpiece. Trust me, do as I say. You'll be home for a blowjob and a bologna sandwich. Okej, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA San Andreas. Jak widzimy, jest piękna pogoda, a my wykonujemy kolejną misję, tym razem dla Torino, już z naprawionym zarówno programem do nagrywania, jak i również plikiem Timesite. Teraz musimy dostać się do statku. Najlepsze jest to, że znam tą misję, wielokrotnie próbowałem ją przejść jeszcze poprzednio i pewnie spytacie się, dlaczego nie było odcinków, ale problem opisałem wyżej, no po prostu był czarny ekran, jak nagrałem. No więc jak mówiłem, no był czarny ekran, jak nagrałem cały obraz, narracja się nagrała, no ale... no wiecie, trochę lipa, jeszcze w dodatku doszedł sam fakt, że musiałem tak naprawdę misję przechodzić mniej więcej do tego momentu, gdzie... no gdzie jeszcze było przed odcinkiem, ponieważ niechcący zapisałem właśnie na tym save'ie, co... było jeszcze przed tym rzekomym odcinkiem i niestety wszystkie te misje wcześniejsze mi się pogubiły, tak więc musiałem wszystko od nowa przechodzić, stąd też trochę czasu mi zeszło. No i mam nadzieję, bo teraz nagrywam bandicamem, to więc mam nadzieję, że wszystko mi się jak najbardziej uda. No i dobra, jesteśmy już na statku. Teraz musimy ostrożnie, tak po cichu, mamy pistolet z tłumnikiem, więc tak po cichaczu jakbyśmy... Wiesz, ile ja pracowałem nad tym? Tak się starałem.
Jasny gwint, kurde, alarm znowu. Dobra, mam nadzieję, że to nie ty włączyłeś alarm. Albo w sumie nie, to ty włączyłeś, więc cię nie oszczędzę. No i dobra. 5 minut za nami, wypadałoby, kurde, pójść na całość. Dobra, jesteśmy właśnie na górze, chociaż nie wiem, co ja właściwie tutaj robię. Tak naprawdę. O, w mordę. To chyba nie tak to miało wyglądać. Czekajcie, powtórzę misję. Dobra, wyszło na to, że powtórzyłem misję znowu z alarmem, bo znowu się alarm włączył. Teraz wejdźmy sobie tym razem tym wyjściem. O, żeż w mordę. O, na szczęście tutaj mamy różne przekąski i flaszeczkę. Więc możemy tutaj... tak się zastanawiam, czy MK wziąć, czy kałaszka? Właściwie to kałaszka, to już mamy praktycznie całego zapełnionego. To byśmy mogli sobie MK wziąć. Dobra, więc bierzemy MK, bo MK jeszcze nie mamy zapełnionej. No dobra, no to w sumie by było git. Teraz musimy wziąć jakąś hydrę, bo napisali, że trzeba jakiś odrzutowiec wziąć, to więc na pewno o hydrę tu chodziło. Tylko jeszcze tutaj tych załatwię. Catchshot. Oj. Catchshot. W ogóle to fajnie ten CJ trzyma tą MK. Jak to nie są jeszcze nabyte te umiejętności. Bardzo fajnie. No ale dobra. Teraz musimy szybko uciec, zanim nas tu zabiją. Aha, jeden się zahaczył. Daj, ale tutaj nas też hydry ścigają. Ja chyba mam pomysły, jak je ominąć. Albo dobra, nieważne. Ponieważ jesteśmy tutaj tak naprawdę blisko celu. Więc ja wezmę o tak. O, już mamy pierwszy cel tak naprawdę namierzony od razu. O, żeż w mordę. No nie wygląda to za ciekawie. W każdym bądź razie nie wiem czemu, ale te łodzie są w powietrzu jakimś cudem. Pewnie jakiś lewy nie timesake, tylko boże, ten no. Water.dat. Jakiś lewy wygrałem.
Dobra, zniszczymy tą hydrę do reszty i okej, okay, no wszyscy przeciwnicy zostali zniszczeni, teraz trzeba zniszczyć te łodzie. I będziemy mogli kontynuować w spokoju misję. No dalej, kurde, niszczysz się czy nie? Dobra, pozostały jeszcze dwie. Tu strzelę od razu kilka pocisków. Myślę, że trzy wystarczą. I gitara. Została tylko jeszcze jedna. Już tak za bardzo nie przyspieszam, tylko tak lekko, żeby tylko tą łódź załapało. Też trzy pociski. Torino, I never want to go through this again. I think I'm a Earl. Oh, what a big wine. You want some cheese with that wine? Hey, you were spectacular. You know what? I'm beginning to think my little Carl's a double agent. Ooh. Shut up, Torino! Where you want this thing? What thing? I don't know what you're talking about. You stole it. Got nothing to do with me. I don't know what you're talking about. See you around. Torino! Torino! Shit! Widzę, CJ to nieźle wkurzony na Torino jest. W sumie to ja się nawet mu nie dziwię, takie badziwne zadanie dał, że... O, ja cię szpierdzielę. Dobra, musimy tu wylądować. No dalej, kurde, lądu jeszcze nie. Jeszcze powiedz, że nie na znaczniku. To ci normalnie łeb ukręcę. O, no jeszcze kurde czego. Do hangaru trzeba wprowadzić. Jak ja nienawidzę takich misji. No ale dobra, no skoro do hangaru trzeba wprowadzić, no to wprowadzę. Nie będę taki ham. No i gitara, misja wykonana. 50 tysięcy donate'ów. No i wylądowaliśmy na opuszczonym lotnisku i będziemy musieli teraz zapieprzać się znowu do Los Santos. No ale cóż, zapiszemy grę i widzimy się za chwilę. Okej, już jestem. Czy zauważyliście może, że na tym całym lądowisku, gdzie... Na w ogóle tej rezydencji Mad Doga możemy znaleźć Sparrowa? Tak, jest to możliwe. No ale teraz nie o tym mówimy. Pora przejść następną misję. Homecoming. I don't care how, I care when. As in now, you hear me? Hey man, what the... Hello, boss man. Taking care of business, I see. Torino, fuck you. Almost lost my life out there for you. I got just one tiny little thing for you to do, and then I'm out of your life forever. You know what? I'm tired of your fucking little jobs. Ah, will you stop? This is pathetic. Come on, you're embarrassing yourself. Come on, put it down. Don't be ridiculous, okay? Hey, I got a little surprise for you here. You ready for this? Huh? Answer it. Carl, it's me, Sweet. Oh, Sweet. I don't know what happened. They just released me. No idea what's going on. But I'm in the square outside the precinct in Commerce. All right, you hold tight. I'll be right there. All right. So what was that little job you was talking about, Torino? I just want you to go pick up your brother. Get out of here. No, okay.
daliśmy się wsłuchać w cutscence. No i teraz mam dylemat, który samochód wybrać? Czy tego czerwonego premiera, czy tego czarnego... W sumie to nie pamiętam, jak się on zwał. Chyba Vincent. Tak, dobrze, spamiętałem jednak. No to skoro już do niego wsiadłem, no to jedziemy tym czarnym Vincentem po Sweeta. Odebrać go z pierdla. I w tym momencie pozdrawiam wszystkich tych, którzy pierdle kończą, zakończyli, ci, którzy jeszcze chodzą do pierdla. Oczywiście w znaczeniu pierdle miałem zwyczajnie na myśli szkołę, bo przecież no, szkoła to jest chyba największe potępienie, jakie mogło być. No i dobra. W tym momencie jeszcze chciałbym pozdrowić Wafla, który udostępnił cutscenki z tejże misji i nazwał filmik samą nazwą misji nawet, Homecoming. No i dobra. No i jedziemy ze śledziem. What's up, bro? Hey, what's up, man? How you doing, bro? I'm alright, man. Hey, man, we off to our new spot. We got a mansion, sweet. We've been putting in work, and shit is going well. We got a stake in the casino. We got some insane shit in Fierro. We get into the rap game. Hey, man, let me get you some new clothes. Come on. New clothes? Nigga, what the fuck is this bullshit? What you mean, man? What's mine is yours, and you know that. You never did get it, did you, Carl? I need to go check on things in the hood. Man, that's the problem. You always a perpetrator, running from what's real. Hey, man, shit's fucked up there. You don't want to be in the hood? No. That's exactly where I want to be. What you done for our hood? Man, what the hood done for me? Always dragging me down. Ever since I got out the hood, shit been cracking. That's everybody's dream to get out the hood. Man, you sound just like Smoke right now. All right, man. You hard. I'ma show you what's going on in the hood. You gotta understand, shit's all fucked up now, dude. Yeah? What you want, it ain't around here no more. Just take me to mama's house. Okej, tak więc musimy jechać na Grove Street. Oczywiście CJ chciał przekonać Sweeta, żeby zmienił ciuchy, żeby w ogóle przestał się przejmować gangiem, ale Sweet no zawzięcie chce jeszcze walczyć o cały gang. No i jak się sytuacja potoczy, no to już pewnie... No to już pewnie się dowiemy. O. Szczerze to tęskniłem trochę za Grove Street i za tymi misjami. Yo, what about his blender? It's really good. It sort of works. Man, what the fuck? That's Miles' blender. O kurde. Look like base heads and took over the spot. Let's go home. This is home, man. Get these fuckers out of mom's house. He was born in there. Damn. Aha, czyli tu są dealerzy, którzy tak naprawdę sprzedają narkotki i po prostu nasi, że tak powiem... Ej, co tu robią balasi? Nie, no... Oni na bank zepsują misję. Zepsułeś misję teraz. Bo chciałem cię od tyłu tak z noża dziabnąć. No ale dobra.
Mamy tu snajperkę jeszcze? Nie. Mamy tylko M-kę. No ale niestety szkoda na... Szkoda jej nie marnować w ogóle na tych łebków. No to wezmę sobie pistolet z tłumnikiem. Nie. O. O, no teraz to już wymaga to użycia M-ki. Przez przypadek wywołałem wojnę gangów. No nieźle. No skoro już wywołałem wojnę gangów, no to już przejmę tą dzielnicę, no bo... Inaczej to już nie da rady. O, przy okazji zbiorę życie. Przetrwałem pierwszą falę. Ciekaw jestem, jak to będzie z drugą falą i czy w ogóle gdzieś będą apteczki, bo przyznam się szczerze, że trochę już życia brakuje. No a... O, jest tutaj ten pancerz. I kałaszek tutaj jeszcze. O. Dobra, headshot, headshot. Chyba dwóch na raz zabiłem, ale gitara. Headshot. Czemu słyta nie tykają w ogóle? Dobra, kałaszek, kałaszek. Żyćko. Pancerza zbiorę później. Dobra, Sweet, wykaż się. The hood is yours. Dobra. Ta dzielnica jest nasza, teraz powoli będziemy wykańczać tych dealerów. Sweet, albo się kurde ruszasz, albo nie. I ketchup. All right, man, let's get out of here and go see Ken. Kendall can come see me right here at her home. But it ain't nothing here no more. No i gitara. My brother could be a real pain in the ass. Oczywiście misja wykonana, respekt, tylko nie dostaliśmy żadnych donate'ów. Szczerze to mamy jeszcze misję w rezydencji oraz misję Sweeta. Jakiś dealer coś tu robi, ale ja już wiem, co z nim zrobić, jak go potraktować i w ogóle no, cieszę się z powrotu na Grove Street. No i to tyle. Jeśli materiał się spodobał, wstawcie lajka. Jeśli nie, możecie spadać ze sobie serdeczną łapkę w dół. Ja was już żegnam i zapraszam na mojego Discorda oraz inne linki, które macie w opisie. No i na razie, cześć, czołem.